To gra Legia, długo wyczekiwana audycja przez sympatyków piłki nożnej. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się, witam mojego współprowadzącego, Bogusław Leśnodorski, prezes klubu, dzień dobry. Dzień dobry. Trochę niżej mikrofon poproszę. Dobra. Maciej Tabiszewski, lekarz, który odpowiada za bezpieczeństwo medyczne zawodników Legii Warszawa, dzień dobry. Dzień dobry. Jakub Rzeźniczak, kapitan, który odpowiada za cały zespół, dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie jest coś, Kuba? Coś, to znaczy? No podpisujesz kontrakt i przychodzisz z gołą ręką, w ogóle rzecz nieobyczajna w naszych warunkach. Rozumiem, że nie chcę mówić, co mógłbyś przynieść, ale mógłbyś coś. Ojej, to troszeczkę mnie zaskoczyłeś. No, kontrakt podpisałem też, muszę powiedzieć taki, że to było dla wszystkich duże zaskoczenie, bo jak prezes poprosił Legię.com, żeby przyszła i zrobiła jakieś zdjęcie, to wszyscy byli w szczerym szoku, tak było wszystko szybko, sprawnie dograne i że tak powiem, wszystko było w takiej fajnej tajemnicy, że to wszystko tak wszystkich zaskoczyło. No dla mnie najważniejsze, że się skończyło szczęśliwie i podpisałem kontrakt z Legią na kolejne 3 lata, z czego się bardzo cieszę. Czyli do końca sezonu 2018. Tak, dokładnie. Ja myślę, że na coś więcej to przyjdzie czas po sezonie. No. Kuba dba o siebie, więc jest szansa, że jeszcze kolejne 3 pociągnie. 3 lata pociągnie, ale też teraz zupełnie serio mówiąc, długo negocjuje się kontrakt z Legią, jego prolongowanie? Wydaje mi się, że... Szczerze, bo jeśli, tutaj musimy mówić jeśli wszystko jak leci. Jeśli jednej i drugiej stronie zależy na tym, żeby się dogadać, to myślę, że to jest to kwestia tylko kilku spotkań i czasu. No, ja przy takich negocjacjach nie byłem, nie lubię takich momentów. Mam swojego menadżera, który się tym zajmuje i jemu, że tak powiem, powierzam całe to zadanie. Jak widać, te negocjacje się powiodły i doszliśmy do porozumienia. To ja zapytam drugą stronę w takim razie. Ile trwają takie negocjacje? No, można powiedzieć, że biznesowo sytuacja jest niezręczna, bo tylko zaczęliśmy, to widzieliśmy, że się dogadamy. Więc nie bardzo było pole... Nawet jakby Kuba chciał milion euro za sezon? No, zakładaliśmy, znamy się już trochę, pewien rozsądek. Trzeba mierzyć siły na zamiary. Tak jest. No dobra, ile takich spotkań potrzeba? Ja chcę wiedzieć, ile trzeba wychodzić, żeby spotkać się w połowie drogi. No kilka tygodni na pewno zatrwamyśmy gdzieś chyba. Kilka tygodni, 5 spotkań wystarczy? Jeszcze przed końcem zeszłego sezonu właściwie chyba, Kuba, co gadaliśmy, że przedłużymy ten kontakt w lato i jakoś tak planowaliśmy chyba tak, w lipcu, a później były się kilka takie tygodni plany później zrobił. I było kilka spotkań, wiadomo też, że była ta przerwa. Ja też, że tak powiem, mi się to jakoś bardzo też nie śpieszyło, bo wiedziałem, tak jak prezes powiedział, że prędzej czy później się dogadamy, a wiemy, że były też ważniejsze sprawy, jak, nie wiem, chociażby transfery nowych zawodników, które też mają duży wpływ na to, jak później drużyna się prezentuje na początku sezonu, a ten mój kontrakt mógł spokojnie poczekać to kilka tygodni i z korzyścią dla drużyny i myślę, że też dla mnie. No. Co takiego ma Kuba w sobie, że zdecydowaliście się aż do 2018 połączyć wasze siły, zamierzenia, plany, a w sumie ta twoja przygoda z Legią to od 2004 roku trwa. Mhm. Czyli to będzie w sumie 14 lat. Chociażby to, że właśnie to, co przed chwilą powiedziałeś i na ten moment Kuba jest na pewno najbardziej utatuowanym zawodnikiem Legii, a o resztę to trzeba by na przykład jego dziewczyny zapytać. To czy jaki jest? Co takiego ma w sobie, znaczy? Chyba jest co takiego ma w sobie? Tak, opowiedz o swoich przymiotach pozapiłkarskich. Myślę, że jeśli by kogokolwiek z zewnątrz zapytać, no to myślę, że dużo osób jest takich, co ma o mnie dobre zdanie, że jestem nie tylko niezłym piłkarzem, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem i osobą, na której można polegać w każdej sytuacji, więc myślę, że to też jest fajne. Druga strona też... No wiele osób, już żeśmy o tym rozmawiali, nie raz wypominało tą aktywność w mediach społecznościowych, ale myślę, że to też w jakimś stopniu jest fajne dla kibiców i też sprawia to, że moja osoba jest troszkę inaczej postrzegana niż innych zawodników. Na Zachodzie jest to bardzo popularne, u nas coraz bardziej, ale mam nadzieję, że jeszcze się bardziej rozwinie. No tutaj akurat i pan prezes, i doktor też są aktywni. Zdjęliśmy z ciebie teorium trochę. Też są aktywni w sieci, więc myślę, że też doskonale mnie rozumieją i też znają siłę tego wszystkiego i mediów społecznościowych, jak dużo możliwość przekazu różnych myśli i rzeczy właśnie chociażby Twitter daje.
Panie doktorze, jakim pacjentem jest Kubat? Znaczy nie pacjentem, bo profilaktyka to też ma ja duże znaczenie. Ja w ogóle nie chodzę. Nie? Nie ufasz mu? Nie potrzebuję. Rzadko mi coś dolega. No. Przychodzi, ale w sprawach zupełnie niezwiązanych ze własnym zdrowiem. Czyli co, poradzić się? Pogadać, porozmawiać, załatwić jakieś sprawy pozasportowe. Czyli wy w Legii nie pracujecie, tylko plotkujecie? To jest zazwyczaj po treningach i tak naprawdę nie można tego nazwać już pracą. To są, my się przyjaźnimy tak naprawdę w pracy i to praca jest wielką przyjemnością, chociażby ze względu na atmosferę, jaka tam panuje i możemy sobie spokojnie swoje sprawy też załatwiać, także nie ma żadnego problemu. Ja od razu chciałem Kuba wytłumaczyć, bo przynoszenie czegoś od rana w obecności doktora byłoby źle widziane. A prezesa tym bardziej podejrzewam. Jak patrzysz na Kubę jako profesjonalistę? W sensie takiego prowadzenia się, dbania o własne ciało, bo zdaje się, że jest prymusem, jeśli o to idzie. Biorąc pod uwagę perspektywę... Możesz podnieść koszulkę do góry? Nie, wstydzę się. Jeżeli podchodzić do tego jakby na tle wszystkich innych zawodników i ludzi, z którymi mam do czynienia, to rzeczywiście jest to górna półka. Szczególnie, że jest kawalerem i od 10 lat w Warszawie. Czyli dobrze tak się prowadzi. Tak ja myślę, że jest ten okres wyszumienia i Kuba już ma dawno go za sobą. I rzeczywiście z nim, jeżeli chodzi o prowadzenie, nie mamy żadnego problemu. Nie przypakował kiedyś za bardzo, twoim zdaniem? Był taki kierunek, ale na szczęście się opanował. Lubisz siłownię, co? Lubię siłownię. A propos tego właśnie przypakowania, to był taki moment i dużą uwagę zwraca mi na to trener Urban. Swego czasu, jak odniosłem tą kontuzję mięśnia dwugłowego, to właśnie były symptomy, że to było właśnie od tego, że za bardzo... Kwadratowy był. Tak, za bardzo kwadratowy i te moje mięśnie nie były na tyle elastyczne, żeby wytrzymywać właśnie to obciążenie, które było na meczach i trener kiedyś stwierdził, że jak zobaczy mnie jeszcze raz na siłowni, to przywali mi hantelkiem albo jakimś odważnikiem, więc na siłownię praktycznie przez pół roku w ogóle nie chodziłem. Teraz chodzę sporadycznie, ale już doskonale wiem, co robić i jak to wszystko ułożyć, żeby te wszystkie elementy ze sobą współgrały, bo to też jest jednak bardzo ważne, żeby nie za mało, ale też nie za dużo, no. No Kuba, właśnie. Kuba ma taką cechę, że przyjmuje jak i nawet poszukuje. Przychodzi do nas, pyta, rozmawia i implementuje to do swojego funkcjonowania i ta siłownia w tej chwili, na tyle na ile ja to obserwuję, bo to nie jest do końca moja rzecz, to widzę, że to są ćwiczenia odpowiednie dla piłkarza. To nie są ciężary, to są bardziej ćwiczenia na własnej masie ciała i duże zaangażowanie z jego strony jest w to, żeby właśnie to ułożyć pod swój sport. Słuchajcie, ja mam taki problem, obserwując Michała Żyrę w tej chwili. Moim zdaniem on przypakował i to solidnie. I nie wiem, czy to nie jest też powodem, dla którego on trochę cierpi. Żyrka to się chyba trochę urodził przypakowany. Ale nie, no ale naprawdę. No, on ma postulę gladiatora i on... Ale teraz... Ale on nie siedzi znaczy, specjalnie na siłowni. Ja pamiętam, tam te kilka lat temu zdarzyło mi się być na tych meczach jeszcze dawnej, to Młoda Ekstraklasa się nazywała. I tak kilka razy, no to on był zawsze większy niż rówieśnicy. Ale słuchajcie, no ma udo, tak z bliska popatrzymy, ale gość, który podnosi ciężar. On na nogi praktycznie nic nie robi. Nic nie robi. Taką ma genetykę. Są też tacy zawodnicy, którzy bardzo mało albo nic nie robią, a są najczęściej są to czarnoskórzy zawodnicy, ale no akurat Żyrko też ma taką właśnie, wydaje mi się, genetykę, że te mięśnie czworokołowe i nóg, tak, to ma po prostu bardzo, bardzo mocno rozwinięte. A tutaj, jeżeli chodzi o te ostatnie przypadki, no to trzeba rzeczywiście zwrócić uwagę, w jakich sytuacjach się to dzieje. A to jest ta sama noga cały czas. To jest cały czas ta sama noga. Wiemy, że tam jest problem, ale jest to problem, który dotyczy wielu zawodników. Natomiast no, Michałowi akurat w tym roku przydarzyły się naprawdę nieszczęśliwe przypadki. 2 tygodnie temu to też był faul, który w wyniku przypadku trafił akurat na tą nogę w takiej sytuacji i w ten sposób się podkręciła. Jak wczoraj zobaczyłem znowu faul, to są rzeczy, które naprawdę rzadko się powtarzają. Wczoraj w meczu z Albańczykami Kukshi. Tak jest. On od razu wiedział, że coś jest nie tak. Zaczął wołać. Pierwsza powtórka wszystko wyjaśniła. Sytuacja mniej więcej niemalże identyczna jak w meczu z Botoszani. Wejście od strony przyśrodkowej w staw skokowy i doszło do supinacji tego stawu, czyli jakby wykręcenia. I to jest znowu ten sam uraz. Ile przerwy? Szczęście w nieszczęściu jest takie, że Michał tam ma zerwane więzadło, które w takim urazie dostaje najbardziej po tyłku i tak naprawdę z tą decyzją muszę się wstrzymać, ponieważ Michał ma dzisiaj badania dodatkowe i będziemy wiedzieli dokładnie, jakie tam uszkodzenia. Ale ta noga, bo on pokazał to na Twitterze, wyglądała fatalnie. Spuchnięta była jak bania. Oczywiście, przy podkręceniu jest spuchnięta, natomiast ta opuchlizna nie dotyczy tego miejsca, którego my się boimy najbardziej. I z tą opuchlizną, w której on teraz to ma, jesteśmy w stanie walczyć i to bardzo
efektywnie. A żeby zrobić z tym porządek od początku do końca, to na ile trzeba go wyłączyć? Tak naprawdę, zakładając, że jest to tylko i wyłącznie uszkodzone jedno więzadło, to wielu zawodników funkcjonuje tak niemalże przez całą karierę, ponieważ alternatywą jest zrobienie zabiegu, a to jest wyłączenie wtedy na przynajmniej 6-8 tygodni, jak nie dłużej. No to jest to rzecz czasami nie do przyjęcia przez zawodników, jeżeli mogą grać. Natomiast rzeczywiście tutaj jest sytuacja taka, że powtarza się to często. Trzeba rozważyć, czy jest to sprawa rzeczywiście przypadku i zaraz będzie tak, że się nic nie zdarzy przez rok, czy będzie tak, że niestety sprawa będzie się powtarzała i wtedy będziemy rozważać inne rozwiązania. Natomiast w tym momencie Michał ciężko pracuje właśnie nad tymi stawami, żeby je wzmocnić, żeby je stabilizować, żeby nic takiego się nie działo. Ja będę kontynuował, myślę, że drugi współprowadzący się aktywni też, nie tylko na Twitterze. Proponuję, byście sobie w głowie przygotowali taką zabawę skutecznie. Każdy ma do siebie po jednym pytaniu i sobie odpowiemy na to pytanie. Albo nawet po dwa, jak dalej pójdzie. Kuba, dlaczego grasz w koszulkach z długim rękawem? Mnie to nurtuje. No, patelnia, jak nie wiem, wczoraj ja ledwie co mogłem ustać, a co dopiero biegać, a ty w tym długim rękawie chodzisz, biegasz i robisz wszystko. Po prostu lubię grać z drugim rękawem też. Pierwszy raz, kiedy to zrobiłem, to było na wzór Sergio Ramosa, który w Real Madryt też zawsze występuje z długim rękawem i ja tak mówię sobie, no trzeba mieć jakieś tam wzory, jak się było młodszym, więc to, że on w czapce nie gra, kurde. Też pozatrzymałem Sergio Ramosa trochę, mój rocznik, a grał już wtedy w Realu Madryt. Spróbowałem i po prostu dobrze się czuję z tym długim rękawem i tak już zostało, no. Wygodnie mi po prostu. I nawet choćby, nie wiem, było 47 stopni jak w Teheranie w tej chwili, to nie no, ma... No w niedzielę szykuje się taka pogoda niewesoła, bo jeszcze no, może być gorzej się, niż wczoraj. Nie jest też jakiś duży problem, jak człowiek już gra, to nie zwraca na to uwagi, a czy mam troszeczkę bardziej zakryte ręce, czy nie, to myślę, ma najmniejszy wpływ na to, jak się czuję. Słuchajcie, podejrzewano i też do mnie mówili, słuchaj, to powtórzył kasus Wawrzyniaka, zrobił sobie tatuaż w dniu meczu i dlatego zakrywa. Pamiętacie tą sytuację z Lechem Poznań? Pamiętam. Maciek, ty byłeś wtedy w klubie już? Nie. Nie, jeszcze nie. To skończyło się karczemną awanturą, pamiętam. Jaka jest procedura właśnie, skoro już... Robienia tatuaży? Tak. Kiedy zawodnicy mogą to robić? No bo to też w jakiś sposób osłabia. Liczymy na zdrowy rozsądek. A to nie było w dniu meczu, tylko za dwa dni przed meczem sobie zrobiłem. No to dalej też nierozsądne, musisz przyznać. No Kuba później przyznał, że to nie była najlepsza decyzja. Znaczy, nie wiem, czy to ma jakiś wpływ na organizm, no. Czy to osłabia? No nie, no, musiał ubrać środki przeciwbólowe. Jest to podrażniona skóra, traktujemy to jako ranę, więc jakby ryzyko jest tylko i wyłącznie podrażnienia podczas meczu. Jeżeli jest duży ten tatuaż, no to mimo wszystko traktujemy to jako ranę, więc no, czasami też jest tak, że organizm reaguje gorączką na następnego może, dnia. Może, oczywiście. Jest podrażniło wtedy zapalny. Trenera skorzy bardzo. Nie wiem, czy ranę, ale trener skorzy na pewno. O wczorajszym meczu. Miałem wrażenie, że naprzeciwko was jest GKS Katowice z połowy lat 90. Jeszcze Piotra Piekarczyka w obronie mi brakowało. Mówię o Kukszy. Ty nie pamiętasz GKS-u tak grającego? Znaczy tak nie, ale pamiętam jeszcze w Ekstraklasie jak grali. Akurat jak zaczynałem. A dlaczego? No taki styl cholernie nieprzyjemny. Który oczywiście jest ta świadomość, że zawsze możesz, zawsze przyspieszysz i kontrolujesz ten mecz, ale no, upierdliwy przeciwnik, taki, który nic nie wnosi sam, a uprzykrza życie. No nie, no coś tam próbowali, no. Sytuację chyba mieli jedną, tak naprawdę po rzucie rożnym, tak? Ktoś tam przedłużył. Tak, akurat no, taka drużyna, no to wiemy, że tam praktycznie cały przód to nie Albańczycy, tylko Brazylijczycy byli, którzy grają na dużej fantazji, troszeczkę na tak chaotycznie. No tam zagrali parę razy piętą. Ale często z takiego chaosu też może się coś przypadkowego zrobić, a wiemy, że akurat ten wczorajszy mecz, no to wszyscy rozpatrywali w kwestiach, ile wygramy też. U nas jest często takie postrzeganie, że jak przyjechała druga drużyna z Albanii, to powinniśmy 10 wsadzić i powinno być po sprawie, a jak pokazały właśnie chociażby przypadki, nie wiem, meczów wczorajszych w Lidze Europy, gdzie naprawdę wielkie firmy odpadły z troszeczkę słabszymi rywalami, no to też trzeba sobie zdać sprawę, że często z takimi drużynami do opisu strzeli pierwszego gola, to wcale nie jest takie łatwe. No, a zawsze jakąś przypadkową bramkę można stracić, i się robi wtedy troszeczkę nieprzyjemnie. No. Kuba, wskaż bohatera wczorajszego meczu w waszej drużynie. Kto z twoim zdaniem zagrał najlepiej? Możesz siebie. A co? Może, nie, wydaje mi się, że wszyscy zagrali. No, tego się spodziewałem. Ale jeszcze nie skończyłem. Wydaje mi się, że wszyscy zagrali niezły mecz i na takim wyrównanym poziomie, a jeśli miałem kogoś wyróżnić, to
to Rafała Makowskiego i Barczaka, którzy weszli i naprawdę mieli nieźle wejście, tym bardziej, że Makowski debiutował wczoraj i mógł się na pewno stresować, no bo jednak zagrać i też z reguły on gra na pozycji środkowego obrońca. Wczoraj wszedł na defensywnego pomocnika, miał, z tego co wiem, jego statystyki miał tylko 3 niecelne podania, więc myślę, że to było dobre wejście. Jedno on tym pomógł niecelnie podać. Bo... Tak, i na pewno fajnie dla tych chłopaków, że mogli się pokazać i też mam nadzieję, że to da im większej wiary we własne umiejętności, bo tego na pewno potrzebują. A ty próbujesz jako jeden z najbardziej doświadczonych piłkarzy ich wspierać? Co im powiedziałeś przed meczem? No bo wiedziałeś, że pewnie mogą dostać szansę. Znaczy, znając trenera Berga, to nie do końca wiedziałem, czy dostaną szansę, bo trener tych zmian często nie robi, a jeśli wprowadza, to takich bardziej doświadczonych zawodników, ale fajnie, no myślę, trener też zawsze podkreśla, że każdy zawodnik, który jest na ławce, musi być gotowy do tego, że może wejść na boisko, więc myślę, że oni też przed każdym meczem, jeśli już są w 18, to cicho liczą na to, że wejdą, a jeśli wyjdą, no to muszą wykorzystać swoją szansę jak najlepiej, no bo też nie wiadomo, kiedy później będzie kolejna taka szansa. Panowie, wasz najlepszy piłkarz wczorajszego meczu? Mój? Zdecydowanie Rafał Makowski. Bardzo się cieszę, że wszedł. Lubię chłopaka i fajnie, że dostał szansę i fajnie, że nie wyglądał on właśnie na jakoś tam super spiętego, tylko starał się grać dosyć na luzie. Chyba Rafał przyłączy się. Choć trzeba powiedzieć też, że pierwszy raz w tym sezonie Andrzej zagrał tak jak nas przyzwyczaił w zeszłym, czyli że nie miał strat nad bardzo dużym ludzie spokoju. Właściwie nie widziałem statystyk jeszcze, ale... Dużo kluczowych podań. Tak, dużo asysta. Tam raz tak wszedł w to pole karne, że się mogło podawać. No więc w meczu, który był ciężki, powiedzmy z perspektywy widowiska, no bo wiadomo, myśmy tam mieli dużą zaliczkę i gorąco i wiadomo, no to wniósł też taki element show trochę. I rozbijał tą obronę rzeczywiście. Tam nawet Guillerme dostał takie podanie kluczowe i mógł to też wykorzystać. Ja oprócz Dudy Pazdana chciałbym podkreślić, że zagrał bardzo fajny mecz. No biorąc pod uwagę, że ja nigdy nie widziałem, a nawet jak nie jestem na treningu, to się pytam, że chyba nigdy na treningu jednak tego wariantu do dzisiaj z nim na defensywnym nie trenowaliśmy, to na pewno to trenowaliśmy nie, no, chyba kiedyś? W Poznaniu, w meczu no, z Lechem. No nie, to w jednym, tylko nie, były dwa treningi przed meczem z Lechem, gdzie był próbowany. To no widać, że też już jest dłużej z drużyną i wyglądało to okej. Okay. Miał kilka odbiorów i też po tym odbiorze nie wahał się wejść w akcję ofensywną. Raz tam skończyło się to stratą, ale z reguły podejmował dobre wybory. Kuba, jak to z twojej perspektywy wyglądało? No dobrze. Znaczy, ja tak wczoraj akurat ja mogę powiedzieć, że tak wczoraj patrzyłem i jeśli chodzi o piłkę na ziemi i jeszcze jak jest Bereś na boisku, który widać, że jest w formie, to taka czwórka właśnie Bereś, Kuba, Igor i Michał Pazdan, no to tam ciężko komuś jest coś ten, to jest, to jak jeszcze jak, to nie widzę na przykład w polskiej lidze, żeby ktoś tam coś zagrał. Ja bym Brozia jeszcze postawił na drugiej stronie. Ale chodzi mi w tej chwili bardziej o takie agresywne wyjście i grę w kontakcie, tak, bo Łukasz ma trochę inną, trochę inaczej broni, ale no to oni tam ze 3 razy próbowali ci Albańczycy, ale to im wybili z głowy szybko dosyć, odechciało im się. Kuba, ale nie ma wymijających odpowiedzi, wolisz grać z Lewczukiem czy z Pazdanem? No najważniejsze, żebym ja grał. No. Ale to chyba nie podlega dyskusji, to... tak? Znaczy, w tej chwili przynajmniej. Myślę, że najlepiej mi się gra, jak jest i Lewczuk i Pazdan na boisku, tak jak było wczoraj. No tak, oni w trójkę to tak wyglądali, że tam... Ale to jest możliwe, że nie będzie to, nie wiem, jednorazowa, nie wiem, prowizorka, którą chciał zastosować trener, żeby sprawdzić, czy ma jakieś alternatywne warianty na przyszłość. To znaczy, no, też patrząc na to, jak sytuacja zdrowotna wygląda, no to tam na uraz Tomek Jadłowiec na zekali i Masło też tam jakiś problem, więc no, trener też ma dużego wyboru tam w środku pola. No i Wicy nie takich, ma. I Wicy też nie ma, więc na tą chwilę to chyba musi grać Michał też. Pomoc. Ale też Dominik Furman, tak wracając do wczorajszego meczu, do ostatnich meczów, widać, że coraz więcej pewności siebie nabiera i coraz więcej tak odważnie wychodzi z piłką i ten... I... Jest zdecydowanie bardziej agresywny niż był wcześniej i zdecydowanie lepiej wygląda rzeczywiście. Słuchajcie, właśnie, czy nie jest w przypadku Dominika Furmana potwierdzenie zasady, że należy czasem wyjść ze strefy komfortu, by później się zbudować i wrócić. No, dla niego ten chodzi ci, że wyjechać na francuską prowincję i później... Nie no, wyjechać, cierpieć, ale też zdobywać doświadczenie, przyjechać tutaj i wszystko się wydaje piękne, kolorowe.
coś, czego Kuba nie doświadczył przez ostatnie lata, bo zawsze... Znaczy, to jest stara zasada, że w Polsce bardzo często się słyszy, ale sprowadza się do tego, że trawa jest bardziej zielona tam, gdzie nas nie ma. No, Dominik też nie miał łatwo zaraz po powrocie. Tak. Spodziewał się, że będzie grał, a to miejsce w składzie nie było tak łatwo zdobyć, także też dostał taką szkołę zaraz po powrocie, także myślę, że z odbicia na pewno świetnie wygląda, jeżeli chodzi o takie nastawienie psychiczne i grę. No, tak jak właśnie Maciek powiedział, że nie miał łatwego, no bo w tym pierwszym rundzie, jak przyszedł teraz po powrocie, to trener najczęściej stawiał na Jodłę i na Iwicę, jak był zdrowy i Furmi tą szansę troszkę rzadziej dostawał też. Pamiętam, jak no, on się wahał, czy zostać w Legii na kolejny sezon, czy nie. I ja dużo razy mówiłem, zostań, zobaczysz, będziesz grał. No i tak się teraz śmiejemy, że... My Kuba też troszeczkę go przekonaliśmy. No tak, tak, on to na pewno, ale on, tak jak mówię, to żeśmy w szatni rozmawiali i ja też Furmię go znam od początku, jak on tutaj wchodził jeszcze z Akademii, więc wiem, że troszeczkę się wahał, ale też tam jakoś... Z mojej perspektywy starałem się go przekonać, żeby został i myślę, że teraz na pewno nie żałuję, bo gra praktycznie najwięcej. Chyba tylko nie grał w pierwszym meczu właśnie o Super Puchar, a tak to w każdym meczu wychodzi w podstawowej dynastii i prezentuje bardzo taki równy poziom. Pan doktor chce odebrać telefon? Nie, w żadnym wypadku. Nie, proszę, możemy. Dominik Furman dzwoni pewnie. Podziękować, powiedz coś dobrego. Kuba, rozmawia z wami trener Berg? No oprócz takich odpraw, oprócz tego, co rytualnie pewnie wykonuje przed każdym meczem, treningiem. Tak, często rozmawia, czy to z radą drużyny, czy z niektórymi zawodnikami indywidualnie. Najczęściej jest to albo dzień po meczu, tak jak dzisiaj na rozruchu, to podchodzi i pyta się, jak dany zawodnik się czuje. Bo też dużą uwagę trener przywiązuje do tego, czy dany zawodnik jest przemęczony troszeczkę, czy go coś boli. I wówczas też są te zmiany w składach, myślę, pod tym względem często dokonywane. Albo rozmawia też przed samym meczem, jeśli na przykład chce zmienić danego zawodnika, to też mu tą informację zawsze przekazuje najpierw osobiście, a później na boisku. Nie, wiesz co, bardziej chodziło mi o to, czy on gdzieś konsultacyjnie bierze zawodnika i po prostu gada nawet w takich relacjach partnerskich, tak? Jaką wy widzicie wizję tej drużyny, czy jaka wasza koncepcja, jaka koncepcja waszym zdaniem jest najlepsza dla gry zespołu? Czy jest w stanie, nie wiem, nawet posłuchać was i zaakceptować wasze sugestie, nawet za cenę swojego autorytetu momentami? Znaczy nie, to nie myślę, że to jest za cenę autorytetu, bo... No wiesz, niektórzy trenerzy mają tak rozbuchane ego, że oni nie dopuszczają, że jakiś piłkarz będzie im tłumaczył, jak mają grać w drużynę. Akurat trener Berg też często słucha nas i się pyta po prostu, co my o danych rzeczach myślimy. W Austrii na obozie też mieliśmy takie spotkanie przed sezonem, gdzie każdy, właśnie tam była akurat rada drużyny, nas jest chyba 5 czy 6, to każdy mógł powiedzieć, jak to widzi, co powinniśmy zrobić inaczej. No i my tam też swoje, że tak powiem, te racje żeśmy trenerowi przekazali i wydaje mi się, że w dużej mierze też dzięki temu troszeczkę ten nasz styl się w tym sezonie zmienił i gramy lepiej niż pod koniec zeszłego. Jak to wygląda z perspektywy zarządu? Trener przychodzi na, nie wiem, cotygodniowe meetingi do was, rozmawiacie sobie, jak drużyna wygląda, usiłujecie go przekonać, na przykład daj częściej szansę, nie wiem, Masłowskiemu, który może naszym zdaniem dostaje stosunkowo za mało szans i tak dalej? Rozmawiamy i nawet można powiedzieć, że pewne rzeczy widać na boisku, ale od początku tego sezonu zmieniła się rola Michała Żywakowa i on jest, powiedzmy, w takim kontakcie codziennym. Bardzo częstym z trenerem i ze sztabem i w ten sposób się kontaktujemy przez Michała, bo jednak szczególnie jak się gra co 3 dni, to tempo życia jest bardzo szybkie i nie bardzo jest czas, żeby sobie tam umówić spotkanie, kilka godzin się posiedzieć, porozmawiać, bo zazwyczaj albo drużyna wyjeżdża, albo wraca, albo śpi, albo właśnie zaczyna trening, albo go kończy i później mecz, później kolejny i tak dalej. A to, co w tej chwili oglądamy na boisku, jest w jakiś sposób waszą koncepcją również? Jako zarządu? No oczywiście, że wiadomo, że to ja wszystko się nie żartuję. Oczywiście żartuję, nie, no pewnie, że nie. Poszło. No, a jest to wynik... Ale tak jak Antoni Ptak, że kartka, panie trenerze, proszę taki skład wystawić. A kto też się Zbigniew Zmała podobno kartki nosił? Nie, bez przyczyny, ja mam słuchawkę na ławce. Decyzje, tak jest. Decyzje są trenera, natomiast rozmawiamy i też przekazujemy różne nasze spostrzeżenia jako klub. Staramy się
prostu jako klub mówić jednym głosem, czyli to nie jest tak, że jestem Michał Żywakow, ja, czy nie wiem, Alek, czy ktoś, bo ma jakieś przemyślenie się, nie wiem, zdenerwował po meczu i biegnie powiedzieć, że to nie tak miało być. Czyli staramy się jako klub po prostu przekazywać nasze uwagi jednym głosem, głównie o stanie Michała Żywakowa ostatnio, a niezależnie od tego jesteśmy z trenerem w kontakcie, tak, na bieżąco. A jak wygląda relacja trener-sztab medyczny? Wzorowo. Nie, i, muszę przyznać, dach też nie przecieka, bo przecież nie pada. Jesteśmy stymulowani cały czas. Trener lubi taką formę funkcjonowania dyskusji. Cały czas pyta, cały czas sugeruje swoje rozwiązania, oczywiście w miarę naszej wiedzy medycznej. Natomiast kontakt jest bardzo intensywny. Rozmawiamy przed każdym treningiem, w trakcie treningu, po treningu rozmawiamy, nawet dzisiaj już rozmawialiśmy przez telefon, także cały czas sprawy są rozwiązywane na bieżąco i ten kontakt jest bardzo intensywny. Trener, no, on sobie nie wyobraża, żeby o czymś nie wiedział, co się dzieje, jeżeli chodzi o stronę medyczną. Natomiast to też tak do końca nie jest, że mówimy o wszystkim i od razu, bo jakąś tam jakby formę zaufania z zawodnikami też trzeba wypracować i są rzeczy, o których trzeba rozmawiać, a są rzeczy, które są zupełnie nie do, do rozważania jakby na szerszym forum, także to wszystko sobie spokojnie modulujemy. Kuba, tak przez te wszystkie lata, ponad dekadę twojej obecności w klubie, który z tych modeli pod dowództwem którego generała, myślę o trenerze, pasował ci najbardziej? No Berga wyłączmy, no bo niezręcznie ci mówić o trenerze, który jest. Czy myślę, że nikogo nie dziwię, jeśli powiem, że za trenera Urbana, tak? Że do tego szkoleniowca ma największy sentyment wszystkim za to, że dwa razy wyciągnął mnie praktycznie z takiej pozycji straconej, bo jak wracałem z wypożyczenia z Widzewa, to byłem piątym stoperem, a za dwa miesiące zadebiutowałem na prawej obronie w reprezentacji Polski i tak samo było, jak wróciłem po tej kontuzji, gdzie z prawej obrony przeniosłem się, gdzie byłem trzecim prawym obrońcą, bo już wtedy był Bartek Bereszyński, który się super zaprezentował w tej rundzie, jak miałem kontuzję i został kupiony Łukasz Broś i wtedy trener znalazł mi miejsce na środku obrony, gdzie też mi zaapało i gdzie też się, myślę, że wspiąłem na taki najwyższy poziom, który do tej pory reprezentowałem. Więc ze twojej strony mogę powiedzieć, wtedy z Jankiem Urbanem właśnie o tym rozmawialiśmy, jak rozmawialiśmy o Łukaszu i ja akurat byłem świadkiem tej kontuzji Kuby, że on już miał ten pomysł na to, żeby Kuba grał na stoperze nawet wcześniej, jeszcze nawet przed tą kontuzją. No, dokładnie, więc trener miał takie, fajne pomysły, które w jakimś stopniu myślę że to nie będą za duże słowa, jeśli powiem, że uratowały mi życie też. No. Trener Skorża u ciebie nie ma zbyt wysokich notowań chyba. Znaczy, może nie chodzi tu o notowania, tylko nie do końca byłem w jakimś stopniu zadowolony. Kuba, nie przejmuj się, ten Skorża nie będzie trenerem. Już nigdy, możesz mówić wszystko. Ale może być trenerem reprezentacji. Z komunikacji, no tak, jaka była wtedy między trenerem a akurat mną, bo oczywiście trener mógł dokonywać swoich wyborów. Wtedy postawił na Artura Jędrzejczyka po tych pierwszych meczach w Eliminacji Europy, któreśmy, pamiętam, z Gizantem sporem, ale powiedział mi, że akurat da jedną szansę Arturowi i że mnie sobie odpoczęła. A później było tak, że zaczął mnie powoli odsuwać na boczny tor, nic mi nie mówiąc, a z boku dochodziły mnie słuchy, że ma zastrzeżenia właśnie do mnie, jeśli chodzi o te jakieś media społecznościowe i że mi zarzucał, że jakieś rzeczy wynoszę chyba z szatni i tym podobne sprawy, więc najbardziej właśnie mnie bolało to, że nigdy mi tego nie powiedział w cztery oczy, tylko ja się dogadywałem po kątach, a byłem odstawiany, a jeśli byłem potrzebny, no to mnie prosił na rozmowę i mówił, że jestem bardzo potrzebny, jak wtedy, gdy miałem grać na defensywnym pomocniku, jak został sprzedany Ariel Borysiuk, więc tyle, no. To taka, może to jest strategia zarządzania zespołem, żeby trochę skłócić, trochę, znaczy spowodować niepokój u zawodnika, u pracownika. Znaczy, ja jeśli mam powiedzieć, to akurat we mnie to... Chcesz użyć parlamentarnego słowa, co w tobie? Ja to wtedy, pamiętam, bardzo przeżyłem też. To był dla mnie taki ciężki okres, bo czułem się już taki troszeczkę ostrzelony przez teren Skorze i też muszę powiedzieć, że troszkę był taki moment, że sobie odpuściłem, ale to też mnie czegoś w życiu nauczyło i wtedy dużą rolę odegrał trener Jacek Magiera, który mnie po pewnym czasie naprostował i myślę, że też dzięki trenerowi Magierze wróciłem na właśnie te tory. A spotykasz się z trenerem Skorżą na kawie?
Wiem, że chyba ma mieszkanie na Wilanowie. No właśnie, bo widzę i ciebie, i jego w tej samej ale kawiarni. Spotkaliśmy się chyba raz. Myślę, że kultura to zobowiązuje człowieka, żeby się normalnie zachowywać, przywitać i zamienić kilka słów, no. Poczekaj, no. Podczas twojego pobytu w Legii był jeszcze tak, trener Wdowczyk? Na początku był trener Kubicki, później był trener Zieliński, później był trener Wdowczyk. No, oni jak wypadali? Znaczy, trener Kubicki był bardzo krótko, bo chyba tylko kilka miesięcy. Trener Zieliński też praktycznie chyba pół sezonu prowadził drużynę i później przyszedł trener Wdowczyk, u którego troszeczkę grałem. Później wysłał mnie na takie zesłanie do Widzewa z powrotem na to wypożyczenie, ale myślę, że to też mi się przydało, bo mnie czegoś nauczyło. Też byłem jeszcze młodym zawodnikiem. No i tyle, no. Sami obrońcy, wydawałoby się, że nikt tak obrońcy nie zrozumie jak obrońca, prawda? No trener Urban był napastnikiem. Nie, nie, ale mówię o tych trzech. Napastnik się najlepiej rozumiał. Pytanie. Maciek, teraz ty. Do pozostałych gości. Do Kuby? No. Kto zdobędzie mistrzostwo Hiszpanii? Znaczy, no moim takim, jestem fanem Cristiano Ronaldo i dlatego też kibicuję Realowi Madryt, więc mam nadzieję, że to drużyna z Madrytu zdobędzie mistrzostwo Hiszpanii. Wiem, że doktor kibicuje Barcelonie. No bo w końcu się przejedzie. Przyjdzie ten czas. A co sądzisz o pieniądzach w FIFA? FIFA w organizacji? Czy jest korupcja w FIFA? Szczerze... A propos pytań do Krystiana. Się zastanawiam, kiedy rzucisz słuchawkami, szczerze, wyjdziesz. Szczerze to się nie interesuje tym tematami. A w szatni rozmawiacie na ten temat? Nie ma temat. A to o czym rozmawiacie w szatni? O fajnych rzeczach. To znaczy, aż ale nie wierzę, żebyście nie rozmawiali o FIFA w szatni. Nie, rozmawiamy o najbliższym rywalu i staram się go rozpracować. Mógłby się Cristiano Ronaldo od ciebie cierpliwości uczyć i dyplomacji. On walnął znaczy, słuchawkami, dobrze, wyszedł. Wiemy dokładnie, że w szatni jest bardzo dużo tematów. Nie wszystkie są tutaj, że tak powiem, można tutaj cytować. No, no dobrze, ale poczekaj, do prezesa twoje pytanie. Macie. Moje pytanie do prezesa? No, kiedy podwyżka? Nie. Dobrze, że słabo słyszę. Jeszcze raz. My mamy ustalone swoje warunki i przedłużamy umowę po cichu. No dobra, ale jakie masz pytanie? Też jest nadzieja, że Maciek już zakończy karierę w Legii. Mam nadzieję, że nie szybko. Szczerze mówiąc, myślę, że też jakieś sportowe trzeba by było wziąć. Czy po ostatniej kontuzji próbował prezes grać w piłkę nożną? Jak to wychodziło? Nie, już odwiesiłem. Buty piłkarskie zawiesiłem na koku. Ale na nartach jest w porządku. Na nartach jest w porządku. Piłka nożna zbyt sport kontuzjogenny. No ale... Szczególnie bez rozgrzewki. Jest wiele innych sportów bardziej kontuzjogennych, które można uprawiać, ekstremalnych chociażby. Ale muszę przyznać, że w trakcie mojej, w cudzysłowie oczywiście, kariery w Legii, kontuzja prezesa była jedną z najcięższych, dlatego o niej wspominam. A właśnie, czy to prawda, że w waszej szafce... A szybko wyszedłem z tego. Bardzo szybko. Gdzie macie karty zawodników, jest też karta prezesa. Oczywiście, że tak. To nawet było zdjęcie na Twitterze, więc pytanie jest tendencyjne. Chodzi ci o to, że często mam kontuzję, no to prawda. Widziałem, że chyba ta kartoteka jest. Bardzo jest niebezpieczna funkcja po prostu. I bardzo. No tak, pomimo, że nie jestem podatny na kontuzję. Dobra, Kuba, teraz twoje pytanie. Ja mam jedno pytanie do was wszystkich. Kiedy pójdziemy sobie z tobą? Kiedy koniec? Kiedy włączysz klimatyzację? Nie, co sądzicie o głównej postaci, która wystąpiła w kampanii reklamowej nowych koszulek? Czy się sprawdziła, czy nie? Czekaj. O głównym modelu. Guillerme? Że rzeźniczak, tak? To ten? No. Słuchaj, jak się, Przemek, czujesz, jak przyjeżdżasz przez miasto i widzisz te reklamy? Słuchaj, no wszędzie. Nie, że byłeś moim sąsiadem, w sklepie cię spotykałem, jak mięcho kupowałeś. Później gdzieś w kawiarni się widzieliśmy też? No tak, bo przeprowadziłeś się niedaleko. Właściwie wszędzie mam cię. Nie, jeszcze lodówka, nie? Została. Można powiedzieć, że naturalną rolę, nie musiał specjalnie grać. No. Ale super. A kto wymyślił ten pasek na twarzy? Myślę, że ktoś z marketingu Legii. Długi proces, to dzisiaj Bartek Jabłoński, który jest, powiedzmy, mózgiem operacji. Jeśli chodzi o kreację, no to dzisiaj chyba gdzieś... W Gazecie Wyborczej jest wywiad. Tak, jest wywiad. Nawiązanie do korzeni, no nie chciałbym się za niego wypowiadać, wszyscy mogą przeczytać. Dobrze, to odsyłamy do Gazety Wyborczej. A tak a propos,
Przegrałem koszulkę. Przegrałeś? Tak, z Jarkiem Jankowskim. A co? Założyliśmy, no koszulkę się założyliśmy, zieloną. Ale to już to kłopot. Czy a mówisz to, bo... do pana prezesa, żeby ci dał gdzieś. Nie. A no to ci to chcę powiedzieć, że kłopot, bo się skończyły zielone. No właśnie o to chodzi. Że a... nie będziesz mógł. Ale... Możesz tylko teraz na Allegra, czuję, że te ceny będą tylko wyższe. Założyliśmy się o liczbę widzów we wczorajszym meczu. Ja stawiałem, że jest 12,5 tysiąca plus. A było 10 coś, tak? 11,811 chyba. No biorąc pod uwagę, że tak naprawdę dwa dni sprzedawaliśmy bilety, bo wyglądało na to, że tego meczu nie będzie tam wiele osób myślało do poniedziałku. Nawet te osoby, które kupiły wcześniej, to oddawały, no to dobrze. No właśnie, mecz taki, który miał być formalnością, chyba ta frekwencja nie była zawodem, jak uważacie? No taka, jak można powiedzieć, zawsze jest trochę, no. Zawsze może być lepiej. Zawsze może być lepiej. Wygląda na to, że na Wiśle będzie bardzo, bardzo dużo osób. Z którym klubem lubisz grać najbardziej? Przeciwko któremu w ten sposób? Bo to zawsze wyzwala takie też emocje i taką... Czy pamiętam, przeciwko której już najbardziej nie lubiłem? Przeciwko Odrze Włodzisław na wyjeździe. Bo kiebaski były. I słoneczni. Nie, słoneczni to na Górniku. Teraz chyba będziemy mieli okazję do Niecieczy pojechać. To na pewno też będzie... A dobrze. Oni w Mielcu chyba grają. No ale chyba zdążą na jesień już odpalić stadion, słyszałem. My będziemy grali chyba już w sytuacji, w której oni planują mieć otwarte stadion. Mhm. A z którym lubisz? I nawet sektor gości. Znaczy, nie ma takiego jednego rywala, z którym lubię grać najbardziej. No, wiadomo, że najfajniejsze są takie mecze, kiedy zapełniają się trybuny i atmosfera tego meczu taka jest gorąca. No to wiadomo, Lech, Wisła, Śląsk, Wrocław w tej chwili najlepsze drużyny i fajne są te mecze. Lubię też z Jagiellonią na wyjeździe grać, bo Jaga tam gra bardzo odważnie i wtedy te mecze są takie, że nie cofają się na własne pole karne, tylko atakują. A z Wisłą? Który zawodnik twoim zdaniem jest takim twardzielem? No, Głowacki chyba, nie? No, tak, zdecydowanie. Wy raczej, poczekaj, przy stałych fragmentach raczej też nie macie okazji się zetrzeć bezpośrednio. Ja akurat kryję zawsze indywidualnie, ale chyba, nie wiem, czy głowę kryłem, nie pamiętam już teraz. A to jest taki największy, nie chcę powiedzieć brutal, ale taki najostrzej grający zawodnik w lidze, twoim zdaniem? Znaczy, gra ostro i akurat mi się podoba, że nawet jak dostanie, to nie płacze. No właśnie, to jest fajne, bo na pewno twardo, ale tak rzadko kiedy przekracza taką granicę, powiedzmy, bardzo niebezpieczną i sam raczej od razu wstaje. Od strony medycznej ja powiem, że gra twardo, ale to nie jest zawodnik, którego się boimy, jeżeli chodzi o jego interwencję, bo to są zazwyczaj twarde sprawy, ale kończą się siniakami, a nie jakimiś poważniejszymi urazami. A są zawodnicy, którzy jakby, może nie powiem, że robią to specjalnie, ale po prostu nie myślą nad konsekwencjami i czasami takie sytuacje kończą się dla nas źle. Dla nas w sensie sztabu medycznego. Dobra, ty jeszcze... Ale to ja mam właśnie pytanie do Kuby, bo tak to jest jeden z takich tematów, co właśnie z zawodnikami w sumie nigdy nie rozmawialiśmy, ale my grając w tych rozgrywkach europejskich widać bardzo dużą różnicę w sędziowaniu, to znaczy generalnie kontakt w tych rozgrywkach europejskich jest zazwyczaj nie dość, że od razu tam nikt nie czeka, aż ktoś komuś zrobi krzywdę, tylko już przy pierwszym takim ostrzejszym kontakcie jest odgwizdowany faul i żółta kartka też zazwyczaj idzie od razu przy pierwszym jakimś niebezpiecznym zagraniu. I jednak u nas mam takie wrażenie, że w Polsce się pozwala na dużo bardziej ostrą grę i dużo bardziej nieprzewidywalne jest to ten moment, kiedy ten faul zostanie zagwizdany. Znaczy, to chyba też zależy od sędziego, bo są te sędziowie, co na to. Ty jednego nie lubisz szczególnie, nie? Wczoraj sędzia gwizdał bardzo drobiazgowo z tymi Albańczykami, no bo jakieś takie lekkie pchnięcia i od razu było gwizdane, a graliśmy w Rumunii na przykład z Botoszani i tam żółta kartka została wyciągnięta pewnie pierwsza koło 70 minuty, tak, a wcześniej naprawdę to były. To zależy od arbitra, a w Polsce jest ze dwóch dobrych sędziów. No. Marciniak i Musiał. Dają radę. I więcej nie widzisz już. Długo nic. Znaczy, ja po prostu lubię sędziów, którzy są komunikatywni i potrafią z zawodnikami rozmawiać, więc to jest akurat dla mnie... A zdarza się, że są sędziowie, bo kiedyś na pewno tacy byli, którzy obrażali zawodników. Jeszcze wtedy, kiedy nie było mikroportów i nie mogli porozumiewać się, to oni tam... Znaczy, mi się nie zdarzyło. Ile mi się nie zdarzyło. Żeby ktoś mnie obraził, to też nie słyszałem takich rzeczy. Dobra, to teraz zapytam cię inaczej. Czy jest w polskiej lidze zawodnik, który gra naprawdę nie fair? Argentyńczycy mają taką zasadę, że tu uszczypną, pociągną za jądra i tak dalej. Nie, za jądra nie łapą. Nie, no serio, no zapytajcie. Z Ameryki Południowej to się zdarza, tak, rzeczywiście. No, zresztą znamy sytuację na przykład Epiego Smolarka z Arboledą, także no zdarzały się takie sprawy. To już było proktologiczne badanie. No jest to intymna sfera mimo wszystko.
Czy ja nie trafiłem na takich zawodników? Oddałbyś od razu, dałbyś się sprowokować, czy wytrzymałbyś i później, kiedy sędzia nie widzi? Coś tam bym, znaczy tak, starałbym się to dyskretnie zrobić, ale mnie odpuścił, no. Ale nic bym nie wkładał nikomu nigdzie. Maciek jest zawodnik w Legii, gdzie jak on wchodzi w kontakt z rywalem, to wy podnosicie się i albo nie chcecie na to patrzeć, bo on idzie w trupa, nie kalkuluje, nie zastanawia się i ryzyko kontuzji przez to jest naprawdę duże? Chyba z Gilermem tak mieliśmy kiedyś, co? Z Gilermem mieliśmy tak długo ze względu na jego taką wiotkość i delikatność, natomiast ostatnio zauważam zdecydowaną zmianę. On czuje się pewniej i wtedy my też czujemy się pewniej, bo widać, że nie boi się tego kontaktu, a szczególnie w sytuacji, w której zawodnik boi się kontaktu, reaguje nienaturalnie i wtedy te kontakty ryzyko jest wyższe, prawda? Jest, zdecydowanie. Kiedyś mi Piotr Świerczewski coś takiego powiedział, co bardzo mi w głowie zapadło, bo pracowałem w Groklinie i to był pierwszy taki zawodnik, z którym bardzo blisko funkcjonowałem medycznie akurat. I akurat jak przyszedłem do Grodziska i byliśmy na pierwszym obozie, to Piotr był kontuzjowany. I mówi, że nie pamięta, kiedy miał ostatnią kontuzję, a więcej już nie będzie miał. A ja mówię, ale dlaczego? On mówi, bo zawsze wchodzę na chama i nic się nie dzieje, a teraz odpuściłem i mam kontuzję. Słuchaj, ostatnio ile? 3 miesiące temu z nim grałem, w jednej drużynie na szczęście. To jest współczuję. Gość, czekaj, on ma, który 72 jest rocznik? Jakoś tak. 43 lata, a gość nawet nie potrafi w zabawie odpuścić. Po prostu zmusza wszystkich, którzy są wokół niego. O, mówisz o piłkarzu? Tak. A to o tym znanym agencie piłkarskim, tak? Nie, mówię o Świerczewskim teraz. A słyszałem o jeszcze jednym. O Czarku Kucharskim? Tak, że ja nigdy nie byłem nigdy z wami na tej piłce, ale słuchaj, słyszałem, że naprawdę nie należy do przyjemności. Ja miałem przyjemność grać z Piotrem, ale przeciwko Piotrowi i powiem, że jest to przeżycie. Trzeba się wylizać później przez dłuższy czas, ale jest widać wtedy różnicę, że tak powiem, piłki amatorskiej i piłki takie już poważne. Wolę z Czarkiem grać w jednej drużynie. A ty, Kuba, z Czarkiem grałeś w jednej drużynie przeciwko niemu, nie? Mhm. Czy widzę, wie? Nie. Nie, grałem tylko w jednej drużynie z Ołtawczyka. No dobrze. Wszyscy już pytania zadali, bo nam się wydłuża ta audycja. Miała być dość... No to kończymy. No, bo kibice czekają, piszą, niepokoją się, kiedy będzie kolejny odcinek. Dziękuję. Jakie plany macie na weekend? No ja jadę na weekend kawalerski. A zaszczyci pan prezes obecnością swoją na meczu piłkarzy? Zrobię wszystko, żeby dotrzeć, powiem. Ja też zrobię wszystko, jest, żeby prezes dotarł. Liczę na doktora. Od kiedy jestem w klubie, jeszcze nie zdarzyło mi się opuścić meczu. Ja dzisiaj wróciłem do pracy tak naprawdę. Miałem tydzień przerwy i funkcjonował tutaj doktor Jaroszewski, także ja... Spisał się? Jak najbardziej. To raczej powinienem pytać, czy to ja się spisuję, a ja od dzisiaj ruszam do pracy. Kuba, kogo byś chciał wylosować, bo państwo już pewnie wiedzą, słuchając tej audycji, z kim zagra Legia w walce o fazę zagrupową Ligi Europejskiej. Może być ta Żylina. Duszan chyba chciał, tak mówisz? Tak, ale... Blisko. Też, okay. Ale Rosenborg, bo możesz trafić Rosenborg, nie chciałbyś. To nie, szczerze to nie ma dla mnie różnicy, ale niech się będzie ta Żylina, będzie duszą zadowolona. Tak, ty wojownik jesteś. Pasek na twarzy i jedziemy. Maciek, ty kogo byś chciał? Chciałbyś się na wycieczkę wybrać? Ja przyznaję, że lubię podróżować i zbieram kraje, między innymi europejskie. Z tej grupy, którą możemy wylosować, wszędzie już byłem, więc bez znaczenia. W Austrii też? Oczywiście. No, fajnie. Nie macie marzeń. Dobra, dzięki. Kuba Rzeźniczak, Maciej Tobiszewski, Bogusław Leśnodorski. Przemek Iwańczyk. Dziękuję. 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 Dziękuję.